Wśród przedstawicieli branży handlowej, IT, turystycznej, produkcyjnej i finansowej znalazły się spółki, które według analityków zaskoczyły rezultatami finansowymi za 2023 rok. Rekordzista w ujęciu rocznym zarobił o ponad 700% więcej. Także dziś porozmawiamy sobie o tych spółkach. A przed odcinkiem chciałbym jeszcze poinformować, że cały czas trwa promocja na dostęp do portfeli edukacyjnych Stockwatch, także do końca maja możecie kupić subskrypcję roczną z rabatem 15%. A teraz już zapraszam na odcinek. Poparciem dla dobrych wyników są notowania akcji spółek wymienionych w zestawieniu. Dwie na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy zyskały ponad 100%. Dla porównania, indeks szerokiego rynku poszedł w górę w tym czasie niespełna 40%. Wybierając spółki, analitycy brali pod uwagę nie tylko ich zysk netto, ale także wartość przychodów, a także poziom EBIDA. Pierwszą spółką na dzisiejszej liście jest Autopartner. Autopartner jest importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych, motocykli, skuterów. A także wyposażenia warsztatów o zasięgu europejskim. W 2023 roku wypracowała 224 miliony złotych skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w stosunku do niemal 208 milionów złotych zysku w 2022. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,65 500 miliarda złotych, co jest wynikiem nie tylko o 29% wyższym rok do roku, ale także rekordowym. Jak podaje Autopartner w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok, osiągnięte przez grupę marże były na satysfakcjonującym poziomie, pomimo ubiegłorocznych wyzwań, takich jak wysoka inflacja, presja na wynagrodzenia i wysokie stopy procentowe, które wpływały na koszty finansowe. Autopartner współpracuje z 350 dostawcami części typu aftermarket, takimi jak Bosch, Textar, Valeo czy Febi. Posiada również markę własną Max Gear. Podobnie jak na rynku polskim, rosła również sprzedaż za granicą tutaj niemal 30% rok do roku. Nadal jednak polski rynek jest dla spółki kluczowy, odpowiadając za 50% sprzedaży. Pozytywnie na sytuację autopartner wpływał również sentyment w branży dystrybutorów części samochodowych. Jak komentuje Mateusz Czyszkowski, analitek XTB, europejski rynek motoryzacyjny osiągnął w ubiegłym roku znaczący kamień milowy, a rejestracje nowych pojazdów sięgnęły najwyższych poziomów od czasu pandemii, kreując tym samym wysoki popyt na części do samochodów. Rok 2024 pod... Tym względem ma być równie dobry co 2023. Autopartner ocenia, że blisko 19% dynamika sprzedaży z pierwszego kwartału 2023 jest co najmniej do utrzymania w całym 2024. A sytuacja spółki cieszy inwestorów. Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy jej notowania wzrosły o prawie 30%. Korekta nastąpiła jednak po publikacji szacunkowych wyników Autopartner za pierwszy kwartał tego roku. Kolejną spółką na naszej liście jest Komp który specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu bezpieczeństwa IT sieciowego oraz kryptografii. W 2023 KOMP odnotował niemal 45 milionów złotych skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 360 tysięcy złotych straty rok wcześniej. Istotniejszym rezultatem, według analityków, był jednak zysk Ebida, który wyniósł około 110 milionów złotych w porównaniu do 76 w 2022 roku. Łączy produkty własne z rozwiązaniami oferowanymi przez najlepszych producentów sprzętu i oprogramowania. Współpracuje z takimi firmami jak HP, Huawei, Lenovo, Lexmark, Microsoft, Oracle, Symantec czy Samsung. Taki sposób prowadzenia biznesu sprawił, że przychody spółki w ubiegłym roku sięgnęły niemal miliarda złotych, co jest wynikiem o prawie 25% wyższym w ujęciu rocznym. Jak komentuje Tomasz Roda Domu Domuerskiego Boś, w przypadku spółki Komp 2023 rok przyniósł mocną, niespodziewaną w takiej skali poprawę wyników w segmencie IT, u której podstaw leżał głównie popyt w dziedzinie cyberbezpieczeństwa. W efekcie spółka przebiła nasze oczekiwania, wida z początku roku aż o 25%. Prezes spółki Komp Robert Tomaszewski w liście do akcjonariuszy zwrócił uwagę na wysoką generację gotówki, która jest wynikiem inwestycji we właściwe kierunki rozwoju, jakim jest cyberbezpieczeństwo podał również, że w tym roku EBida wzrośnie do 115 milionów złotych, a transfer do akcjonariuszy do minimum 7,50 na akcję. Jak napisał prezes Tomszewski, mocne zwiększenie wyniku operacyjnego ebit i EBIDA jest w dużym stopniu związane ze zwiększeniem sprzedaży usług i produktów w zakresie cyberbezpieczeństwa specjalnego oraz zwiększeniem skali sprzedaży usług w systemie abonamentowym dla sieci i małych i średnich przedsiębiorstw. Dodatkowo uzyskaliśmy zmniejszenie kosztów stałych związanych z produkcją elektroniki oraz zmianę modelu sprzedaży usług do danych. Akcje COMP w przeciągu roku wzrosły o prawie 70%, z czego duża część przypadła na ostatni miesiąc. W tym okresie akcje spółki podrożały o 20%. Następną z kolei spółką jest Rainbow Tours który jest jednym z największych turoperatorów operatorów działających w Polsce. Zajmuje się sprzedażą wycieczek, imprez turystycznych innych firm, biletów lotniczych, autokarowych, a także promowych. W 2023 Rainbow Tours odnotował niemal 173 miliony złotych skonsolidowanego zysku netto przepisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, natomiast rok wcześniej było to 21,5 miliona złotych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży były o 37 i 0,6% wyższe i sięgnęły niemal 3 miliardów i 300 milionów złotych. Jak komentuje sobie Sławko Kozłowski, dyrektor Departamentu Analizy i Doradztwa Nobel Securities, jednym z największych zaskoczeń IN Plus są wyniki Rainbow Tours. Katalizatory poprawy wyników to wzrost ilości wykonanych operacji lotniczych przy jednocześnie niższym kursie USD PLN, co poprzez dodatnie różnice kursowe pomniejszało wartość zobowiązań finansowych. Wysoki popyt na usługi spółki sprzyja podpisywaniu nowych kontraktów z wyższymi cenami, co wspiera wyniki 2024. Maciej Szczechura, cytowany w raporcie za 2023 rok, zwraca uwagę, że dobre wyniki pozwolą spółce na wypłatę rekordowej dywidendy z ubiegłorocznego zysku, to jest łącznie 91,5 mln zł. Warto zwrócić uwagę, że firma dwukrotnie wypłaciła zaliczkę na poczet dywidendy za rok 2023 w łącznej wysokości niemal 41 mln złotych. Na dobre wyniki wpływ miała rosnąca liczba klientów spółki. W 2023 roku z oferty podmiotu dominującego skorzystało łącznie 636 543 osób, co jest wynikiem o 25,8% lepszym w porównaniu do 2022 roku. Akcje Rainbow Tours w ciągu ostatnich 30 dni zyskały prawie 50%, natomiast w ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrost wyniósł około 200. Następną spółką omawianą w dzisiejszym zestawieniu jest Sanok. W 2023 roku skonsolidowany zysk netto Sanoka z działalności kontynuowanej, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł niemal 76 milionów złotych, rok wcześniej było to 50. Siedem. Z kolei skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły miliarda i niemal 450 milionów złotych w porównaniu do miliarda 385 miliardów złotych rok wcześniej. Firma jest czołowym producentem wyrobów gumowych, gumowo-metalowych, a także kombinacji gumy z innymi tworzywami. Swoje produkty sprzedaje przedsiębiorstwom z branży motoryzacyjnej, budowlanej, rolniczej, farmaceutycznej oraz AGD. Kluczowym segmentem sprzedaży dla grupy jest motoryzacja, która odpowiada za ponad 58% udziału w ogólnej wartości sprzedaży. Wzrost poziomu przychodów w tym segmencie w ubiegłym roku to zasługa głównie wzrostu o 80 milionów złotych sprzedaży w spółce dominującej. Jak komentuje Tomasz Rodak, analityk Domu Makerskiego, Boś, w przypadku Sanoka obserwowaliśmy mocniejsze od oczekiwań popyt w segmencie automotyw, a także brak oczekiwanego spowolnienia w segmencie budownictwa. To wszystko w połączeniu z wyższymi marżami, spadek cen surowców i energii doprowadziło do przebicia naszej prognozy EBIDA. O 32%. Dynamika wzrostu sprzedaży w segmencie budownictwa wyniosła 26 milionów złotych, co daje wzrost na poziomie około 15% rok do roku. W ciągu ostatnich 12 miesięcy akcje spółki Sanok zanotowały około 7% wzrost. Ostatnią spółką omawianą na dziś jest XTB i w 2023 roku. Ten dom maklerski wypracował skonsolidowany zysk netto, przepisane akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 791 milionów złotych wobec 766 rok wcześniej. Przychody spółki sięgnęły miliarda 588 milionów złotych wobec miliarda 444 w 2022. W ubiegłym roku XTB pozyskała rekordowe 312 tysięcy nowych klientów. Liczba aktywnych klientów wzrosła tymczasem o 51% rok do roku do poziomu blisko 409 tysięcy. Jak komentuje sobie Sław Kozłowski, dyrektor departamentu analiz doradztwa Nobel Securities. Jedną zespół, która wyraźnie zaskoczyła wynikami, jest Xtrade Trade Brokers, z jednej strony utrzymanie silnej zdolności akwizycyjnej, zmienny pierwszy. Kwartał 2023 roku oraz silne wzrosty indeksów giełdowych, w szczególności w czwartym kwartale 2023, ale i bardzo mocny spadek rentowności amerykańskich. 120 punktów bazowych w czwartym kwartale 2023 sprzyjały wynikom spółki. Wzrost przychodów ciągnie ze sobą również wyższe koszty, o czym wspomniał prezes spółki. Jak czytamy w liście do akcjonariuszy. Zwiększenie kosztów działalności operacyjnej do poziomu 694 milionów złotych względem 559 w analogicznym okresie 2022 uznajemy za naturalny efekt tak dynamicznego rozwoju naszej działalności. W kolejnych latach naszym priorytetem pozostaje dalszy przyrost bazy klientów oraz wzmacnianie pozycji XTB jako marki globalnej. Na przestrzeni roku akcje XTB wzrosły o ponad 100% z kolei ostatni miesiąc to ponad 20% wzrosty cen tych walorów. I to wszystko w tym odcinku. Pamiętajcie o polubieniu treści, jeżeli był on dla Was wartościowy. Jednocześnie zapraszam na stockwatch.pl po więcej informacji z giełdy papierów wartościowych i nie tylko.